Dobra, moi drodzy, zagramy teraz. Jestem na serwerze takim mniejszym. W ogóle chcę przypomnieć wszystkim, jeżeli gracie i oglądacie także Rasta, to jeżeli będziecie oglądać na archiwum, to trwa w tym momencie dziesięciolecie w ogóle Rasta i przygotowali oni, moi drodzy, czyli twórcy, przygotowali masę bajerów. Między innymi jednym z bajerów jest to, że możecie podczas oglądania streamerów, którzy grają w Rasta, zdobyć dropy. Takie zwykłe, wiesz, za godzinę oglądania jest rękawiczki, za 3 godziny jakieś spodnie. Takie standardowe dropy, czyli im dłużej oglądacie, tym więcej dropów. Ale obecnie trwa także taki special drop. I działa to w taki sposób, że jeżeli rozdacie 2 suby na kanale, oczywiście wiadomo jakim, gdzie jest ustawiona gra Rust, to jest bardzo ważne, bo to nie wystarczy na byle jakim kanale, tylko ten, który gra w Rasta, i dacie rozdacie dwa subgifty, to wtedy dostajecie właśnie do waszego ekwipunku na Twitchu taki kodzik i dzięki temu... Hello! Hey, hey, hey! Wait, wait, wait! No, no, no! What are you doing? Happy birthday! No i dostajecie taki special computer station. Moi drodzy. Kurde, gość mnie goni. Ej, on mnie chciał zaatakować, widzowie. Ja się na to nie godzę. Robimy łuk. Walimy go na łeb. Widziałeś, że zamknęli E3 na Ament? No ale nie potrzebujemy E3, nie? Nagrałem film o tym, to se zobacz. Nie no, raczej E3 już nie wróci i tyle. I tak jak mówisz, że zamknęli, no to zamknęli. No jest to nieopłacalne, nie? Koszty wynajęcia sali, transportu, sprzętu, rozstawienia, utrzymania go. Chłopie, teraz zrobisz fajną, zapłacisz tam ileś set tysięcy, zrobisz, chłopie, całą prezentację, ludziom zapłacisz za to, zrobią ci przez online na żywo transmisję i gitara siema. PGA utrzymuje się w naszym kraju. Kurde, ale PGA nie jest... Ja nie, no nie, no nie wytrzymam. Wy E3 do PGA porównujecie. Jeszcze ktoś powiecie, że IEM się utrzymał, chłopie. To jest IEM, to są finały mistrzostw e-sportu. A nie, chłopie, E3 wystawa gier. Bo to są targi. E3 to były targi, gdzie ludzie przyjeżdżali, rozstawiali się na stołach ze sprzętem i pokazywali swoją grę. To, że na PGA jest coś takiego, to nie znaczy, że to zostało po to stworzone. Po prostu jedna z hal służy do tego, a hal jest 6. PGA to są po prostu takie targi, event, konkursy ogólnie. No, tam nie, stricte nie chodzi o to, żeby pokazać grę nową, tylko żeby ogólnie zareklamować się po prostu. Czy ty jesteś Doritos, czy ty jesteś KitKat, czy ty jesteś Sprite, czy ty jesteś Computronic, czy jesteś Mad Dog, czy jesteś Corsair albo inny, to jedziesz i wykorzystujesz, bo to jest związane z grami i robisz kampanię pod to, a nie, że na przykład, o, stworzyłem nową grę, jadę ją pokazać, bo nie ma gdzie jej pokazać, bo... Kiedyś nie pokazywało się gier w formie filmiku na YouTubie, tylko właśnie się pokazywało tam, żeby zrobili zdjęcia, żeby zrobili materiał w gazecie, w telewizji, żeby potem mieli o czym gadać. Teraz każdy YouTuber sobie może trailer zobaczyć, nagrać o tym komentarz. Słuchajcie, taka gra wyszła, nie? Ja wam dzisiaj ją pokażę, wiesz. No tak, to jest akurat jedna najważniejsza rzecz, że podczas E3 wszystko było dosłownie w maksymalnie w 3 dni zebrane do kupy i w 3 dni miałeś zapowiedzi na najbliższy cały rok. A teraz jest tak, że one są porozrzucane w całym roku, nie? Ten zrobi tego, ten zrobi ten zrobi później, ten zrobi wcześniej.
To jest jedyny plus, że wszystko było do kupy i to było takie święto graczy wtedy, nie? Tak jak na przykład są jakieś, nie wiem, czy są jakieś takie z innych dziedzin na przykład. Jest jakieś święto filmów albo seriali, gdzie zapowiadają? Chyba nie ma, no bo Oscary to są nagrody, ale to jest co innego. Wygłodzony jestem. Dobra, widzowie. Ja muszę jakiś... No właśnie, ja muszę trochę nazbierać, zanim odlecimy w kosmos. Ja muszę nazbierać trochę materiału, czyli konopi. Oho. Oho. Gdzie konopie są? Proszę mi pokazać konopie. Mogą być indyjskie. Proszę mi pokazać konopie. Muszę zjeść. Ale blędzior, widzowie. Ale mam blędziora, co? Szukamy, gdzie są konopie. Bagnet bojowy. Macie, widzowie, jakiś nóż taki fajny w domu? Survivalowy czy coś? No ja mam opinela tylko. Kiedyś miałem jeszcze ten... O, jak ładny zachód. Kiedyś miałem tego, jak... O, patrz jak zachodzi słońce, pięknie. Czy będzie ten taki element? Ten taki... Ach, nie było go, ale tak. Dobra, czekajcie, bo ja coś chciałem powiedzieć, że... Coś tam chciałem powiedzieć, nie? I nie wiem, co chciałem powiedzieć. Miałem nie opinel, tylko ten inny. Jak się nazywa ten taki... Norweski? Nie norweski, szwedzki? Taki, on jest z plastikową rączką. I dosyć duży ten ostrze. I chowany w takiej plastikowej... Nie Romet, nie Finka, nie Wiktor. Z rodzaj, na niego się mówi Mora. Tak, Mora. Mora to wiadomo co. Mora. Mora. Goticzek. Nie przejdziesz, Mora! Czego chcesz, Mora? Szafa zamknięta, no. I patrzcie! A! I mamy domek! Jeszcze tylko spanko muszę zrobić, bezpieczne. Gdzie nie mamy żarcia. Fest. Dobra, zostawmy, słuchajcie, wszystko co mogę stracić z takich rzeczy. Dobra. Kurde, pochodni nie mam. A, bo ja muszę mieć... Albo żarcie muszę znaleźć. O kurde, nie mam pochodni. Albo żarcie.
albo do spanka śpiwór. Czy dach jest? Nie wiem, czy dach. Zobaczymy. Chyba dach zrobiłem, albo nie zrobiłem. Mora. Czego chcesz, mora? Ale ciemno. Ciemno fest, widzowie. Chyba nie dożyjemy. Chyba nie dożyjemy znalezienia śpiworu. Z jakiego powodu, Krzyśko? Bo to była za dobra gra. Zhejtowali ją, bo tak jak Baldur's Gate, niestety, no, była ewenementem i inni twórcy survivali stwierdzili, że tak nie może być. Że oni wypuszczają za dobrą grę. Signal transmitter. Kurde, no nie mamy tego, nie? Nie ma konopi tutaj. Ani nie ma jedzonka. Kurwa, nie mam pochodni. Jak się pochodnia robi? Z czego? Pochodnia. Tkanina, paliwo niskiej jakości. Dobra, to ja idę do domu po pochodnie. Szybko. Zgiń, ale ja nie mam. Ty nie rozumiesz, że ja nie mam. Nie mogę zginąć, bo jak zginę, to mnie zrespi w losowym miejscu, bo nie mam śpiwora. Serwery zostały włączone. No bo wiesz, oni nie mogą. Jakby oni już tak już wkurzyli ludzi, nie? Oni się zdają z tego sprawę, ale mi się wydaje. Ja jestem ciekaw, czy. Tam są dwie opcje. Albo oni. Siedzą i mówią, ja pierdzielę. Kurde, no nie wyszło, nie? Albo mówią, no tak jak planowaliśmy. Znamy, okej, zamykamy. Ci, co nie zwrócili, na nich zarabiamy. No i zmywamy się essa i robimy nowe studio z nową nazwą. Nie wiem, która z tych opcji jest bardziej możliwa. Mówicie, że druga, co? Hehe, dobrze wyszło. No, mi się wydaje, że tak może być, że... No, tak jak planowaliśmy, wyszło. Zajebiście. O, pałka. Kurde, my potrzebujemy jedzonko, wiecie? I musimy przy drodze znaleźć budynki, w których może jedzonko wypaść. Mam nadzieję, że tu nie ma skażenia, nie? Kurde, tu nie ma jedzonka w tym. Bonkol, a no ale każdy może refunda walnąć. No ale myślisz, że 100% sprzed... No nie, no to ale to wtedy mało zarobią. Wiadomo, że każdy zrobi refunda, kto jest ogarnięty, ale są osoby, które na przykład no nie są tak ogarnięte i nie wiedzą, że jak zrobić tego refunda. Bo tego refunda trzeba inaczej zrobić. Tego refunda teraz się nie da zrobić tak, że wchodzisz na Steam support i mówisz, tam zaznaczasz grę, którą chcesz oddać, tylko teraz musisz wysłać ticket, nazwać go. Nie, bo teraz to usunęli, bo to teraz podobno inaczej. Oni tam o tyle dobrze, że twórcy The Day Before napisali, jak to zrobić. To znaczy, że nie ukrywają tego, tylko wręcz pomogli i napisali, w jaki sposób zrobić właśnie tego refunda. Na Twitterze napisali. I jeszcze jest dodatkowa ważna rzecz, moi drodzy. Wiecie, co zrobili jeszcze ci twórcy? Bo to są rzeczy, które wyszły
To są rzeczy, które wyszły już po fakcie w ogóle. Myślę, że możemy dodać do tego taki update. Ja bym tutaj zrobił taki update, to możesz, Eder, też, nie wiem czy oglądasz, możesz zrobić taki update'ik właśnie później w formie montażyku na Ludologa, bo to jest chodliwy temat. Czekajcie, nazwę tak, domek. Nazwę tu. A ja sobie zrobię, a da się? Czekajcie, bo ja bym sobie... A, okej, okay. Da się, czyli postawiłem. Popełniamy wariata. Odwróć się. A, nie wiem, o kurde, ja nie wybrałem chyba śpiworu. Czekajcie, ja chyba śpiworu nie wybrałem. Aha, ale to... 5 minut. Dobra, to wrócimy za... Mam nadzieję, że w 5 minut mi nie zniknie itemy. Czekaj. To ciało jak zginę, to nie jest jak w Dark Soulsach. To jak teraz zginę 5 razy, to ciało będzie leżeć po prostu tam jakiś czas, nie? Dobra, zobaczymy. Będzie GG. A, to poczekamy, aż się odblokuje nam ten... O, odblokuje, dobra. Dobra, już jesteśmy, słuchajcie, bo tu dymy były w Sejmie, dymy były w Sejmie. A właśnie, ja tutaj sobie jeszcze domek zrobiłem. Patrzcie w ogóle, jakie ciasto dostałem na 10-lecie Rasta, bo jest 10 lat Rasta. Patrzcie. Ale kurde, bym zjadł. Biszkopt, ciemny biszkopt czekoladowy, przekładany dżemem i śmietaną, na górze maliny. Ale to byłoby dobre, co? Hello! How are you? Hey! Ah. Chłop dostał. Chyba nie pojawił się w tym miejscu na świecie, gdzie chciał się pojawić, wiecie? W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale mamy skina, bo kupiłem sobie pakiet na 10-lecie skinów, gdzie budynek wygląda tak jak w pierwszej wersji alfa gry Rust, czyli te deski, takie Legacy. Tak wyglądało to. A właśnie, jeszcze wam pokażę, jeszcze brika sobie kupiłem, ale to chyba mamy gdzie indziej. A właśnie, to muszę tutaj zebrać. Nie widzicie? Jak nie widzicie? No widzicie. Widzicie, to widzicie, widzowie. A, bym itemy mi... O kurde! Bo ja w ogóle wylogowałem się, itemy mi zniknęły. Wszystkie. Oj, myśmy dymy oglądali w Sejmie. No dobra, to musimy zrobić narzędzia szybko. Dobra, czekajcie, musimy szybko iść pod drogę, ponieważ tam są beczki, z których wypadają narzędzia. Klasik, no tak, klasik. Klasycznie. Czy inni też to widzą? Tak, ponieważ w Raście skiny działają globalnie, to znaczy jeżeli ich nie posiadasz, ale ktoś ma je i zastosuje, to ty widzisz to. Na to i mało tego, itemy w Raście działają w taki sposób, że jak ich nie posiadasz, bo niektóre itemy na przykład wymagają DLC, takie, mówię o koloryzacyjnych, takich, nie, przepraszam. Jak to się mówi? To się mówi kosmetyczne. Czyli na przykład jakaś szafeczka kolorowa, coś, to nawet jeżeli nie posiadasz ich, ale ktoś posiadający te DLC kupione za pieniądze stworzy to, to ty możesz to wziąć od niego. Kto tam dymi? Halo? Dobra, nie mogę wam powiedzieć, moi drodzy. Pewna zadyma się szykuje. Pewna zadyma. Zadyma w Sejmie.
kurwa, ta emotka jest hitem. Czekaj, ja odświeżę tą emotkę na tym czacie, żeby była. Odśwież. Nie, 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 nie ma jej niestety u mnie. Wy ją macie na czacie z 7TV, ale nie ma jej tutaj niestety. ODD, siema Zacha. Memem się pochwalę, pokażę jaki mem. Cieszę się, że jesteście. McCarthy jest szefem od 20 miesięcy. Co ty wiesz o robieniu dymów? Zacha. No, ja nie wiem, czy... Nie, ja wolę odlajkować to. Bo jak zobaczą, że ja lajkuję, to zaraz będzie... O, zaraz pójdę do więzienia. Dziękuję bardzo, McCarthy. Bardzo dziękuję. To co, ile subów zostało? Jeszcze 5 subów. Jeszcze 5 subów i wyłączam live'a, widzowie. Możesz odpalić i... I co? Co to jest? TWT. Co to jest? Nie, to nie działa, wiesz? Wiem, że kiepscy, ale to... Cieszę się, że jesteś. To nie działa u mnie niestety. Kantaro jest szefem od 61 miesięcy. Oho, Kantaro, dziękuję za 61 miesięcy. Szczęść Boże, na streama gaśnica pomoże. Kurde, co wy mi co chwilę z wykopu coś... Co wy mi wysyłacie? Polish for right lawmaker Hanukkah candle. Guardian, Yahoo, Washington Post, Barons i Houston Chronicle. Już piszą o Polsce. Ja. Ja się posmarkałem. Słuchajcie, ja wam mówię. Jeszcze wszyscy się będziemy z tego śmiać kiedyś. Z tego paskudnego czynu. O Jezus. Żabie buty muszę stworzyć. Widzowie. Czy śmieję się? Nie, w ogóle. Żeby, kurde, bo to jest w ogóle tak popieprzona akcja, że ona nie ma w tym momencie to, że to jest jakiejś religii. To nie ma najmniejszego znaczenia w tym momencie, nie? Bo on akurat tam podaje jakieś tam swoje, że on tam uważa, że to tam jakaś religia, coś tam, tylko o tą, ten komizm tragiczny, że kurwa gasi jakieś świece, zadymia całe przejście, przerywa obrady, chłop z mgły wychodzi i mówi szczęść Boże i w ogóle o co chodzi, nie? To w ogóle to jest jak Monty Python, kurwa, rozumiesz? To jest kurwa, całość tego wydarzenia jest niesamowicie popieprzona. No, jak The Office. Ta, ty, to trochę jak The Office wyglądało, no. Takie, że w The Office były takie ujęcia, nie? Że coś się dzieje, ktoś tam jakąś drukarkę rozwala i nagle ktoś z tą kamerą biegnie przez biuro i tak: halo, halo, co ty robisz? Co ty? I on się tak odwraca i... Nie, wszystko okej. O co chodzi, nie? Czy Brown to mój stary?
Nie. W ogóle Brauna widziałem nad morzem. Zresztą Brime został na moim IRL-u uwieczniony, tylko dla spostrzegawczych. IRL, który miał miejsce na w Dębkach podczas bitwy pod... Jezu, jak się nazywa ta bitwa, co my tam jeździmy już co roku? To na Kaszubach. Ta średniowieczna, co ta inscenizacja jest. Nie. Nie Grunwald właśnie. Bitwa Gniewino? Nie. Gniewino? Nieważne, teraz... No w każdym razie. Świecin. Pod Świecinem, bitwa, tak, dobra, Świecin. To tam, moi drodzy, może na Archiwum Live, jak ktoś sprawne oko ma, to tam wrzuciłem. Właśnie teraz, w te wakacje, przyjechał Braun z rodziną, z synami swoimi. On ma bardzo młodych synów, nie wiem, tam chyba kilkuletnich. I miał czapeczkę Star Wars, taką z daszkiem. I my z Mikołajem się śmialiśmy, tam mówię, patrz, Braun, idź zagadaj. Ja mówię, nie, daj mu spokój. I on sobie usiadł i tam grochówkę jakąś kupił i tam sobie z rodzinką jadł na jarmarku tam właśnie jakąś grochówkę z kotła. GRRARD 725 wysyła 100 kryształów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezydium Sejmu zagłosowało za najwyższą możliwą karą finansową dla Grzegorza Brauna. Od głosu wstrzymał się Krzysztof Bosak. Kara finansowa dla Grzegorza Brauna, odebranie połowy uposażenia poselskiego na okres 3 miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku. Czyli zabiorą mu... 6 tysięcy, 18 tysięcy, bo to 3 miesiące i dieta poselska to jest kilka tysięcy na pół roku, 6 miesięcy. No to nie przekroczy, tam 50 tysięcy złotych to chyba nie przekroczy łącznie. No nie, no jak? Co ty gadasz? 2,5 tysiąca miesięcznie mniej, to dużo. Nie, no ty... Ile poseł? Co ty piszesz w ogóle? Co ty myślisz, że 5 tysięcy poseł zarabia? Nie, dobra. Dieta? Ale no dieta 3 tysiące chyba kosztuje. Dostają bonusu, tak? No to 3 tysiące na pół roku, czyli razy 6, to masz ile? 18 i za tamto 35 tysięcy złotych mu wyjdzie chyba. 30 albo 35 tysięcy złotych mu to wyjdzie. Jeśli chodzi o pierwszą karę. A nie wiem, czy z tym się nie będą ciągnęły jakieś konsekwencje sądowe. No to nie wiem. Dobra, ciąg dalszy, widzowie. Ciąg dalszy. Jeszcze sobie szybko... Dobra, bo już zaraz będzie wieczór. To co chwilę przerywamy. Szybko. Kamień. I jedzenie. Czapeczka na łeb, buciki na nogi. I idziemy. Patrzcie, jak fajnie wygląda moja postać. Jakie ma gumowce. Gumioki. Last Christmas I give you macha, but the very next day you gave it away. This year... Ej, właśnie, pierniki! To już jest ostatni moment, żeby pierniki zrobić, bo one muszą się wysuszyć. Kurde, może w tym tygodniu dupniemy pierniki, co? W ogóle jakieś muszę przed wyjazdem coś porobić. Nie wiem, kiełbasy? Może szynki jakieś porobię? Kurde. Muszę lada dzień wybrać się na jakieś giga zakupy. Ja nie mam choinki w moim pomieszczeniu. Patrycja ma u siebie choinkę, którą zresztą widzieliście, jaka jest ładna. Ale ja nie mam tutaj choinki, bo my będziemy lada chwilę wyjeżdżać i nie chciałem specjalnie choinki tutaj przywozić do pokoju, bo już nie mam miejsca w pokoju. Ja dzisiaj streama jak wyłączę, to
Ja w ogóle zabiorę się za... za tu odkurzanie, za trochę sprzątania, bo jest, kurwa, znowu ja mam karton w przedpokoju, u nas jest tragedia w ogóle, ja się tam obijam o kartony, bo cały czas mam jakieś paczki, czekam na, w ogóle jest telewizor z Samsunga, dalej czekam na akcept, nie? Ja wam powiem, że to jest niesamowite, nie? O ile ja uwielbiam to z tymi korporacjami, to jest tragedia. Cały czas czekam, aż to bardzo długo trwa. Patrzcie, balony! A, czyli te balony są przyczepione do jakiejś szafeczki i tu można coś... Okej. Tutaj masz w ogóle zdjęcie auta w Mombazu, co dojdzie 14 grudnia. A nie, mnie Mombazu już nie interesuje. Szczerze, wiesz, sorry wielkie, mnie już nie interesuje Mombazu. Już się nie jaram tym. To jest, wiesz, to jest zbyt długo, to jest takie męczenie myszy. Jak kot złapie myszę i on ją tak męczy, jak ona już leży, taka ledwo żyje, on ją tak jeszcze łapami, tam turla. To tak z tymi grami mam niektórymi, że te gry ogram w Early Accessie, ale już wystarczająco, już mi się nie chce później, nie? Bo już to zaczyna mnie irytować. Okej. Metalowe drzwi z blachy. Dobra, zrobimy drzwi z blachy. Cieszę się, że jesteś. A jeszcze muszę kamieniem. Skaz Hubs jest szefem od 7 miesięcy. Chylę czoło przed przesympatycznym mitologiem. Witam pana Kaszuba, Mlady. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cześć, pan Kaszub. A czy ty, pan Kaszub, jesteś pan prawdziwy Kaszub? Jesteś z Kaszub? I teraz, jak jesteś prawdziwym Kaszubem, to powinienem tak powiedzieć, cię zdenerwować teraz, że jak jesteś serio z Kaszub, to powiedzieć: o, czyli ze stolicy, z Wejherowa. Kaszebe. To je kolo, to je co? Kaszub to Prusy Wschodnie. Jestem z Kociewa, konkurencyjnego sąsiedniego. Konkurencja! To wy normalnie ustawki macie, Kaszubi na przykład. Ty, ale czajcie, jakie by były zajebiste ustawki? Górale kontra na przykład Hanysi. I górale ciupagami, Hanysi kilofami. A potem Kaszubi. I na przykład tabaką w oczy. I normalnie ustawki, nie? Jak kibole. No. Mogłaby być. Tego jeszcze nie widzieliście, pokaż. Nie, kurwa, no dobra, widzieliśmy, tylko nie z tą muzyczką. Panie doktorat, pan, kurwa. Ja już nawet nie muszę wam pokazywać tego, wy już wiecie, co to był za film, nie? Tylko po prostu z tą muzyką, którą jeszcze nikt dzisiaj nie wysłał. Ja pierdzielę, akademiarnia. Et tu. No. Aj. Już na TikToku.
Kurwa, już na, moi drodzy, już TikTok jest pełen przeróbek już. Poczekajcie. O kurwa, ja ci muszę pokazać tą reklamę, Nexus. Musisz to zobaczyć, jakie to jest topie. Jakie, jak w ogóle. Zobacz sobie to, Nexus, nie wiem, czy ty widziałeś, w jaki sposób oni na grach mobilnych chcą zachęcić ludzi do ściągnięcia gier na sentymentach. Patrz to, poczekaj. Czekaj, pokażę ci. Patrzcie teraz. Uwaga, pokażę wam. Patrzcie to, reklamuj. Myślisz sobie, ej, zajebiste, patrz. Ale Tower Defense, nie? A oni reklamują jakiś Demon The Defenders, stary. Jakąś gównianą grę z mikropłatnościami. I tu jeszcze patrz, na czacie coś wyświetliło się, to zblurowali to, żeby czasem nie było widać, że to z Warcrafta. Ja pierdziele, jaki to jest. Patrz. Patrz, jakiś... Pato. Hello! Hello! Hey, do you need help? No, thanks. I can give you something. Pickaxe, do you like pickaxe? Or maybe... something more. I can give you, because I know need. Hey, you have... Okay. Oh, you have a cake. You have birthday? Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, my friend! Can we eat cake together? No? No, you can go with me to my house. I got coffee, hot tea, wódka. Abstynenci, to ja im nie ufam. Nie chcieli roleplayować. Nie, no mogli mnie zabić, ale widzisz, zaśpiewałem im i ten. I zostawili mnie. Na polskim serwerze to by mi starą wyruchał gość, poskakał na mnie i jeszcze rzucił N-wordzika sportowego. No. Polski Związek... A, tak, PZ? Czekaj, jak to było? To, co ten chłop kiedyś mnie ze stream snajpował i se wymyślił na poczekaniu. Polski Związek Stream Snajperów. PZSS. Nie? Gość mnie ubił? I mówi tak. PZSS! Polski Związek Stream Snajperów. Pozdrawia! I oni się okazuje, że mają jakąś grupę na Steamie i tam jest 3 osoby są. Chodzą goście i stream snajpują streamerów. No, tak było. Oho! Dobra. Ale zajebiście, ulepszymy sobie, wiecie co? Ulepszymy sobie bazę do brika.
Ale się w tej grze pozmieniało, no. Ja muszę zobaczyć, gdzie ja mój domek postawiłem w końcu. Gdzieś tu. A tam. Tam. Czy ty grywasz Rasta? Wiesz co? Ja dużo grałem w Rasta. Ale ja nie lubię grać pełnego PvP w Raście, czyli tego z polowaniem na helikoptery, strzelaniem snajperkami, bazuki. Ja lubię takiego Rasta u podstaw, takiego legacy, takiego prymitywnego z, wiesz, z łukami i tak dalej. Ja sobie tak gram bardziej dla, a tak dla przypomnienia, bo to jest fajna gra, tylko nie dla mnie jest to PvP, takie te pełne PvP. To niestety nie dla mnie, ja nie umiem. O, patrzcie, co teraz zrobimy. A, młotek sobie zrobimy. W ogóle strasznie mały. Kiedy twój serwer PvE? Kurde, ten ja robię, ja raz na jakiś czas. A może w święta zrobimy serwer? Nie wiem. Ej, w sumie w święta serwer PvE Rasta. I na przykład, patrzcie, są świąteczne choinki, jest śnieg. Event świąteczny będzie, jeszcze go nie ma chyba, nie? Ciekaw jestem, czy jest jakiś mod, że daje w Raście taką zajebistą możliwość PvE, takiego, nie wiem, jakiegoś systemu PvE, że są jakieś rajdy, albo że razem w koopie coś robimy przeciwko jakimś dużym przeciwnikom. Pewnie jakieś takie są mody. Pewnie są, nie? Może o czymś takim trzeba pomyśleć, bo nigdy czegoś takiego jeszcze nie sprawdzałem. Nie, 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 skiny kupiłem, wiesz? Patrz. Patrz, jakie zrobimy ściany. A. Zobaczę to. A. O, widzisz to? Chyba to wygląda jak szalet miejski. No, ale niech jest szaletem. Każdy szalet jest pełen zalet. Tak? Ani w PZU, ani w PKP, lecz tylko... W WC, dokładnie. Ani PZU, ani PKP, lecz tylko w WC. Bo najlepsza na świecie jest miłość w klozecie, a każdy szalet jest pełen zalet. Tak jakoś to było, nie? Widziałeś dymy w Sejmie? Jakie dymy? Jakie? Co się dzieje? Gadaj, bo ja nie oglądam Sejmu dzisiaj. Gadaj, 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 o co chodzi. Szybko, szybko. Dawaj, 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 dawaj. Gościu, dawaj. No, co się dzieje? Jakieś dymy są? Film na YouTubie już jest! A co mogło być na YouTubie, że jakieś dymy? O co chodzi? Widzowie. Ciekawe, o co chodzi. Film na YouTubie już jest podobno. Ciekawe.
Nie, muszelki, ja w to nie wierzę. Pokaż, ja muszę kliknąć. O Jezus Maria. Jeżeli jeszcze raz. 2B. No wchodzimy się, proszę państwa. Wow! Wow! Co pan zrobił? Panie pośle, jak tak można było się zachować? No, niesamowite, widzowie. No muszelki, chłopie, pytasz, cały internet huczy. Wszyscy w Polsce na streamach już o tym wiedzą i to widzieli, albo przynajmniej się dowiedzieli. My mamy emotkę nawet specjalną, zadyma, chłopie. Zobacz sobie. Albo Brown w topa, ale ona nie działa. Ta Brown w topa nie działa chyba. Przynajmniej u mnie się nie wyświetla, nie wiem jak u was. Działa, a to u mnie nie działa, to ja muszę Czekaj, może zrestartuję sobie. A, działa teraz. Dobra, teraz już działa, jak zrestartowałem czat. Oj, widzowie, widzowie, to są dopiero dymy. Dobra. Wracam do domku. Zobaczymy, czy przeżyjemy. O, ktoś śpi. O, zjem mu ciasto. Mam nadzieję, że się nie dowie i nie zdenerwuje, co? O, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tararira tara. Tararira tara. Dobra, ja tutaj, moi drodzy, kończę. Kończąc, moi drodzy, tą część na archiwum, nagrywając, przypominam, jak oglądacie na Twitchu i bym grał, a zależy wam na skinach, to oglądając na Twitchu streamerów, którzy grają w Rasta, im dłużej oglądacie, tym tam jakieś dropy lecą za godzinę oglądania, za 3 godziny, za 5 godzin i tak dalej. Jakieś skiny dostajecie. Unikatowy skin jest za rozdanie 2 subów, podczas gdy streamer ma ustawiony tytuł gry Rust. To dostajecie jeszcze unikatowy skin taki związany z komputerem, czyli te stanowisko komputerowe. To jest takie potrzebne do monitoringu w grze i tak dalej, to jest takie zaawansowane. No i to tyle chyba, nie? Chciałem powiedzieć. Pozdrawiam na archiwum.